Rozpad monarchii cesarsko-królewskiej przyszedł nagle. Dla społeczeństwa Galicji, wychowanego w poczuciu bezpieczeństwa i trwałości monarchii Habsburgów, było to wielkim zaskoczeniem. Armia, będąca symbolem siły i trwałości CK Austro-Węgier, ku zaskoczeniu wszystkich rozpadała się w oczach. Szczególnie było to widoczne w Przemyślu, potężnym mieście garnizonowym i znanej z walk w latach 1914-1915 twierdzy. Sam Przemyśl i mieszkańcy Przemyśla, szczególnie początkiem XX wieku, to było olbrzymie zaangażowanie w dzieło patriotyczne. Oprócz działających stowarzyszeń zaczęły działać też grupy skautowskie, drużyny bartoszowe, Sokół. To były organizacje, które bardzo prężnie w Przemyślu działały. Tutaj środowisko patriotyczne i to polskie było bardzo mocne. 1 listopada nad ranem do Przemyśla docierają informacje o walkach we Lwowie. Czas na działanie. Członkowie POW przystąpili do akcji rozbrajania żołnierzy CK Armii. Panuje chaos, działania podjęła również strona ukraińska. Do POW-iaków przyłącza się coraz większa liczba osób. Wśród nich coraz więcej przemyskiej młodzieży, w tym harcerze. Przejęto kontrolę nad dworcem, warsztatami kolejowymi, budynkami urzędów, wreszcie koszar wojskowych. W tym koszar 45. Pułku Piechoty na Zasaniu, które stały się swoistą arką obrońców miasta. Młodzież przejęła kontrolę nad dworcem kolejowym, bo trzeba wziąć jeszcze pod uwagę to, że w tym samym czasie następowała taka dzika demobilizacja wojsk austriackich. Oni się wszyscy przewijali przez dworzec przemyski i młodzi ludzie odbierali broń dorosłym żołnierzom, którzy zresztą dość swobodnie się tej broni pozbywali. Ich interesowało tylko to, żeby wsiąść do pociągu jak najszybciej, wrócić do domu. W godzinach popołudniowych do Przemyśla przybyła z Krakowa delegacja Polskiej Komisji Likwidacyjnej z hrabią Aleksandrem Skarbkiem na czele. Jechała do Lwowa. Rozmowy, do których wtedy przystąpiono, przyniosły w efekcie powołanie Polsko-Ukraińskiej Komisji Rządzącej. Składała się z 4 Polaków i 4 Ukraińców. Była ona wyrazem kompromisu obu stron i wyraźną próbą gry na czas. Niemniej jednak przez 3 dni udało się w mieście utrzymać względny spokój. W Przemyślu do tego czasu trzeba było przejąć kontrolę, stworzyć oddziały wojskowe. I to jest moment, w którym faktycznie władze jako takie nie istnieją, wszystko się rozpada. Na niekorzyść starszych działa fakt, że urodzeni w monarchii cesarsko-królewskiej żyli w czasach pod panowaniem w pełni lojalnie monarchii i cesarza Franciszka Józefa I. Jak przyszedł czas działania, to wiek przeszkadzał. Dlatego ludzie młodzi potrafili się organizować i w okresie tym najgorszym, listopada 18 roku, to oni jako pierwsi wnieśli ten żywioł. W nocy z 3 na 4 listopada strona ukraińska zerwała porozumienie z 1 listopada. Ukraińcy opanowali Śródmieście. Pułkownik Sikorski, który przybył do Przemyśla i opowiedział o tym, co się wydarzyło 1 listopada w Lwowie, z tą informacją, przybył na dworzec, na którym już byli Ukraińcy. On się zatrzymał w hotelu, do którego przyszedł po chwili jeden z kolejarzy, wiedząc o tym, że żołnierze ukraińscy już go szukają, bo Sikorski przybył w mundurze żołnierza polskiego. Tenże kolejarz przestrzegł Sikorskiego, dał mu mundur zresztą kolejarza i w ten sposób udało mu się uciec na Zasanie. W tej sytuacji 4 listopada strona polska powołała Polską Radę Narodową, która z siedziby przy ulicy Barskiej sprawowała władzę w najgorszym dla miasta okresie listopada 1918 roku. Padają pierwsze ofiary.
Adam Kończy, harcerz, sportowiec, ginie już 4 listopada. Teraz to koszary przy ulicy 29 listopada przygarnęły dosłownie wszystkich, którzy zgłosili się do walki. Wszystkich na duchu podtrzymuje kapelan Legionów, ksiądz Józef Panaś. On swoją postawą, niektórzy historycy go nazywają chorego na Polskę, bo był bardzo wielkim patriotą, swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim przykładem pomagał nie tylko legionistom 2. Brygady Legionów, ale przede wszystkim pomagał mieszkańcom Zasania Przemyskiego. To on organizował te ochotnicze grupy, to on spowodował, że były mocne umocnienia na Zasaniu, że nie udało się zdobyć całego Przemyśla. I gremialnie od samego początku do tych oddziałów wojskowych tworzonych na Zasaniu zgłasza się przemyska młodzież. Jej odsetek jest duży. Ich nastroje trzeba hamować. Dużo im naprawdę zawdzięczamy. Na Zasaniu sztuka improwizacji sięgnęła zenitu. Coraz więcej młodzieży. Ze względu na panującą grypę hiszpankę przerwano w szkołach zajęcia. Linia SAN-u obsadzona, wymiana strzałów przez rzekę. Na odbicie Śródmieścia nie ma sił. Co gorsza, 6 listopada Ukraińcy podjęli akcję zajęcia Zasania. Na całe szczęście zdecydowana akcja odwodu z Winnej Góry odrzuciła ukraiński atak. Potrzebna pomoc. Jako Polak został skierowany na front włoski. Tam walczył, chyba szczęśliwie, bo wrócił do Przemyśla bez jakichkolwiek ran, bez uszczerbku na zdrowiu. Wiem z przekazów rodzinnych, że wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że w momencie, kiedy dziadek powrócił do domu, chwilę odpoczął, jego ojciec, a mój pradziadek, powiedział: odpocząłeś, wypocząłeś, to chodź się teraz bić o Polskę. I poszli obaj. Dziadek, mający i doświadczenie frontowe, i przeszkolenie wojskowe, był tutaj jakby predestynowany do tego, żeby podjąć walkę czynną. Z kolei pradziadek, mając już 45-46 lat, raczej nie nadawał się do walk frontowych, do walk liniowych, ale włączył się do działań zaplecza. I tutaj z podobnymi jemu przemyślanami pilnowali zaplecza, czyli wszelkiego rodzaju magazyny żywnościowe, magazyny zbrojeniowe. 6 dni niepewności i zdania na własne siły. 10 listopada pod dowództwem majora Juliana Stachiewicza przybyła z Krakowa upragniona odsiecz. Na jej czele podążał pociąg pancerny. I nawet w czasie trwania tego, powiedzmy, umówmy się to, okresu wojny pozycyjnej, kiedy Zasanie jest polskie, a Śródmieście ukraińskie, transport zboża, które przejeżdża z jednej strony miasta na drugą, bo tam z kolei jest młyn i mąka, dzielenie tak, aby jedna i druga strona miała jednak ten chleb i mogła jakoś przeżyć. 11 listopada 1918 roku, w godzinach południowych, gdy upłynął czas ultimatum, rozpoczął się szturm miasta. Ostrzał artyleryjski, potem atak pociągu pancernego i wreszcie zdecydowany atak na 3 kierunkach uderzenia. Nieocenione usługi przemyskich Orląt, które znając doskonale miasto, służyły za przewodników. Byli to gimnazjaliści z gimnazjum nr 1 w Przemyślu, gimnazjum nr 2 w Przemyślu, Krajowej Szkoły Kupieckiej, a nawet ogniomistrzami byli alumni z seminarium duchownego w Przemyślu. Było ich 7, którzy skierowali prośbę do biskupa Sebastiana Pelczara o to, żeby mogli otrzymać pozwolenie na tą przerwę w nauce, aby o tą ziemię przemyską i Przemyśl miasto walczyć. Giną w walce Władysław Kramarz, Mieczysław Bitmar. Ciężko ranni Ludwik Uberal i Marian Schulz umierają z ran. Szczególnie ciężkie walki toczyły się w rejonie ulicy Kościuszki i Kamiennego Mostu, na podejściach do dworca kolejowego i na placu na Bramie. Walki wygasły późnym wieczorem. Na nowo rozgorzały rankiem 12 listopada. Z dużą intensywnością trwały do południa. W godzinach południowych Ukraińcy wycofali się w kierunku Niżankowic.
Przemyśl był wolny. Wolny, ale nie bezpieczny. To, co się działo między 11 a 13 listopada, czyli walki uliczne, to znowu to, że młodzi ludzie, mieszkańcy Przemyśla, doskonale znający miasto, znający przejścia przez bramy, przejścia przez kamienice, przez podwórka, wiedzieli, w jaki sposób się poruszać przez miasto, pozwoliło bardzo szybko przejąć kontrolę nad miastem. Było też masę skautek, harcerek, które pod kierunkiem Izydory Kosowskiej, też pochowanej u nas na cmentarzu w Głównym Przemyślu, wspierały, pomagały w organizacji kuchni, organizacji bardzo często pomocy, były łączniczkami, były sanitariuszkami. Po odzyskaniu Przemyśla oczy wszystkich zwróciły się na wschód. Tam pomocy oczekiwał pogrążony w walce od 1 listopada Lwów. Na czele ekspedycji stanął podpułkownik Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Ekspedycja, o dziwo, nie napotkała żadnej zdecydowanej ukraińskiej reakcji. Jedynie w rejonie Sądowej Wiszni doszło do ataków, które zostały odparte siłami kompanii 5. Pułku Piechoty Legionów, dowodzonej przez podporucznika Bortnowskiego. 20 listopada po południu odsiecz wjechała na dworzec główny Lwowa. Wiadomość o tym zelektryzowała społeczeństwo miasta. Radość była powszechna. Sam Tokarzewski po rozmowie z komendantem obrony Lwowa, kapitanem Czesławem Mączyńskim, przejął dowództwo nad całością sił. W świadomości Polaków mieszkających na tych ziemiach było to tak oczywiste, że tu jest Polska, że nie przypuszczano, że może to znaleźć jakieś inne rozwiązanie niż tylko to, że tutaj będzie Polska. Nie za bardzo traktowano poważnie możliwość zbudowania państwowości przez Ukraińców. Nie widziano tutaj poważnego zagrożenia, mimo to, że te organizacje społeczne ukraińskie też były w Przemyślu bardzo mocne. Dział Narodowy Dom. Odsiecz prowadzona z Przemyśla przez podpułkownika Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego odrzuciła Ukraińców z samego Lwowa. Paradoksalnie miało to fatalny wpływ na sytuację samego Przemyśla. Dowództwo ukraińskiej Halickiej Armii zdało sobie sprawę, że Lwów należy odciąć od reszty kraju i przeciąć pępowinę łączącą go z Przemyślem, a najlepiej zdobyć sam Przemyśl. Wśród osób wyjątkowych jest również kobieta, to jest sanitariuszka, która przybyła do Przemyśla. Przypisywana jest do 6. Pułku Piechoty Legionów, Irena Benszówna, która znajdowała się wśród uczestników boju o Niżankowice 13 grudnia 1918 roku. Została ranna, na skutek rany, no, później ginie, umiera. Generał Zygmunt Zieliński, dowódca oddziałów pozostających w Przemyślu, postanowił ubiec uderzenie ukraińskie. Plan ataku generał oparł na uderzeniu w kierunku Chyrowa. Zdecydowanie i szybkość działania zepchnęły siły ukraińskie w kierunku Niżankowic. Koło południa 13 grudnia wojska ukraińskie wycofały się w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Wtedy oddział wydzielony z grupy Zielińskiego zaatakował i zdobył po krótkiej, ale zażartej walce Niżankowice. Ginie wtedy dwóch kędzierskich. Śmierć jednego z braci Kędzierskich, który umiera dosłownie na rękach sanitariuszy w szpitalu przy ulicy Słowackiego. To jest wstrząsający obraz chłopaka, który cały czas ma tą świadomość, że umiera, ale jednocześnie robi to bardzo spokojnie i on nie chciałby, żeby jego śmierć poszła na marne. W walkach wziął udział oddział 10. Pułku Piechoty pod dowództwem porucznika Dudzińskiego, składający się z młodzieży przemyskiej, który poniósł w walkach w rejonie stacji kolejowej dotkliwe straty w postaci kilkunastu poległych uczniów. Natomiast wśród innych osób, które są w tych walkach, oprócz ofiar, należy mówić również o tych, którzy przeżyli, a którzy później ubiegali się o chociażby Gwiazdę Przemyśla. Komitet obchodów pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości chciał szczególnie uhonorować osoby walczące o Przemyśl, ziemię przemyską i lwowską.
i postanowiono stworzyć odznaczenie, które właśnie będzie określało tylko te właśnie walki. Odznaka Gwiazdy Przemyśla miała w swoim centralnym miejscu właśnie ten most kolejowy, wieżę katedralną i rzekę San. Odznaczenie można było otrzymać również pośmiertnie. Jest młody chłopiec, 22-letni mężczyzna, który był w Legionach Polskich, ale równocześnie walczył o Przemyśl i zginął tutaj 2 listopada 1918 roku. Ci rodzice proszą, że jako pamiątkę, aby im jednak przyznać to odznaczenie pośmiertne dla syna, że będzie to pamiątka o tym, że on swoje życie oddał za Polskę.